klimatyczne, jak zakwaszenie mórz, jak dwutlenek węgla, one się zaczynają pojawiać, natomiast my ich nie rozumiemy. My tak naprawdę nie rozumiemy jeszcze tego, co to znaczy. Natomiast myślę, że będą to pojęcia, które określą wiek XXI. Rolą sztuki jest to, żeby to wyjaśnić, tłumaczyć, żeby opowiadać historię. I myślę, że zarówno ja, jak i Staszek zapatrzeni gdzieś w piasto jezioro, w swoją rzekę Bóg, gdzieś się nagle stanęli przed tym, że opowiadamy tą historię o naturze. Trudno jest opowiadać na narstwie o problemach. Natomiast myślę, że poprzez pokazywanie natury, piękna natury, możemy podkreślić to, że jest ona cennym skarbem i że jest krucha po prostu. Może sztuka właśnie, myślę, że się powinna się zwracać w kierunku natury. I chyba tak też zostali z tym naszym lesem w roku 2021 postawieni. Tak jak Rafał już opowiedział tu w swoim miejscu, tak samo i ja też powiem Państwu, że ja tak do końca nie wiem dlaczego, ale moje intuicje mi podpowiadają, że dlatego w tym jednym miejscu, dlatego że tam, proszę Państwa, już po wielu latach mogłem usłyszeć na przykład dźwięk spadającego liścia. To jest niebywała muzyka, tylko że to przy takim zatrzymaniu, nawet czasami to jest ciekawsze niż w ogóle samo malowanie, przy takim zatrzymaniu takie rzeczy się słyszy. Nie dlatego, żeby znowu w sposób jakiś taki górnolotny i egoistyczny kontemplować, ale no w końcu, żeby się też przyjrzeć temu jednemu miejscu, z którym przecież ostatecznie, z tym jednym, jedynym miejscem, ostatecznie musimy się kiedyś zgodzić.